sylwestrowy custom. Jak widzicie, jest aż 92 osoby i tam w środku gdzieś jest Rafał. I on sobie wybrał takiego najbardziej właśnie sylwestrowego skina, którego muszę odgadnąć. Widzowie, zanim zaczniemy, chcę wam pokazać jeszcze tego skina. Tutaj widzicie, jak on wygląda. W dodatku wybrałem sobie taki plecak, taki zbierak oraz taką parasolkę. No w sumie, a już powiedziałem, że parasolkę. Ja ogółem muszę uważać, co mówię, dlatego że Ewela cały czas mnie słyszy. Odpalamy custom i ja muszę ten custom wygrać, albo Ewela nie może się domyślić, kim ja jestem. Wtedy wygram ja. I najbardziej kojarzy się ze skinem sylwestrowym taka pierwsza disco babeczka z taką typową dyskotekową kulą. Nie wiem, czy Rafał ma tego skina, ale mam nadzieję, że on właśnie wybrał coś takiego z tych starszych skinów. Ja można powiedzieć, że jednego skina już mam tutaj, widzowie, ponieważ ubrałem specjalnie dla was na ten odcinek marynarkę. Na kolejny odcinek, który będzie w kolejną sobotę, zrobimy kolejny custom. Jeśli będziecie chcieli, żebyśmy się ubrali podobnie do tego, o czym będzie odcinek, zostawcie teraz łapkę w górę, żeby pojawił się kolejny custom. 2500 łapek, także to jest teraz moment na zostawienie łapy, na zasubskrybowanie oczywiście naszego kanału i widzowie, zaraz będziemy startować. I mam jakąś łysą babkę tutaj nawet, jest taki skin? Czy to się zbagowało? Chyba się zbagowało, zobaczcie. Okej, a więc widzowie, pora zacząć. Ja muszę się mocno zastanowić, gdzie polecę i wam zaznaczę, gdzie lecę dokładnie. Lecę dokładnie w to miejsce i słuchajcie, co ciekawe, w tym customie będziemy mieli jeszcze kilka umiejętności, o których ty, Ewela, nie wiesz. Ja nie mam zielonego pojęcia w ogóle, jakie tutaj będą bronie. Wiem tylko tyle, że będą one wybuchowe. Oczywiście lecę na sam koniec mapy i mam czas do top 10, także na razie mam dużo czasu, więc na spokojnie. Co ciekawe, widać teraz licznik, ile osób już wyskoczyło i z tego, co widzę, 70 osób wyskoczyło już z busa, a więc tak naprawdę najlepiej byłoby lecieć gdzieś na koniec mapy, tak mi się wydaje, ponieważ większość wyskoczyła. Ja lecę oczywiście w moje miejsce i słuchajcie, ogółem maców jest więcej na mapie, w sensie macy zbiera się teraz dużo łatwiej, dlatego że w tym customie jest to razy dwa, a jeśli chcecie poznać wszystkie właściwości, które zostaje dodane, oglądajcie ten odcinek do samego końca. Ja poleciałam sobie na miśka, będę zbierała macy. Jak Rafał tutaj powiedział, że wyskoczy na sam koniec, akurat ktoś wyskakuje kiwał wtedy ze mną. I może tutaj akurat to on był, ale wydaje mi się, że on już dużo wcześniej wyskoczył. Także... Wow! Co to za poskoki tu są? To są te nadprzyrodzone moce. No to jest jedna z tych mocy, czyli właśnie wyższe skakanie. Ja ogółem lecę tam, gdzie ostatnio. Ja nie wiem, czy ty, Ewela, wiesz, gdzie ja ostatnio leciałem, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia, tylko teraz nie wiem, czy ja będę mogła się podłożyć, także będę chyba tutaj na minusie, bo stracę parę minut na obserwowanie innych graczy, bo będę najpierw musiała się jakoś podłożyć. Jak możecie zobaczyć teraz u mnie, zbieram macy i zobaczcie, jak wiele tych maców teraz wypada. Więc jeśli chodzi o macy, będzie teraz dużo łatwiej. Maców będzie dużo więcej i będzie, no, mi też dużo łatwiej, bo będę mógł się jakoś zabudować przed innymi graczami. Ej, zobaczcie, skoczyłam i tylko tyle mi zabrało życia. Ogólnie wszyscy mają aż po 400 HP. Jeszcze by tutaj rozwalili, także po prostu idę szukać ogniska i będę musiała się podpalić. Dobra, no i właśnie, kolejna właściwość jest taka, że mamy więcej HP, tak jak Ewela tutaj już zauważyła, ponieważ mamy po 200. Dlaczego? Oglądajcie do samego końca, bo no zobaczycie, łatwo by było zginąć od pewnych rzeczy, więc no po prostu włączyłem tego HP trochę więcej. Ej, czyli w takim razie na końcu będzie mega wybuchowo, więc wcale nie mam tak dużo czasu, bo jak będzie tam z 20 osób, to pewnie w sekundę zginie kolejne 15. Tak może być, jak możecie zobaczyć, ja już mam maców dosyć sporo, ale dzisiaj maców będzie każdy miał sporo, dlatego że tych maców jest po prostu więcej. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś aha, myślałem, że to ktoś strzela do mnie, ale jednak nie, także zbieramy macy nadal. Ja w ogóle jeszcze nie zaczęłam obserwować, a już strefa idzie, także jestem na bardzo dużym minusie. I tutaj kolejny minus, właśnie te macy. Ja chwilkę pozbierałam, mam 400 tutaj drewna już, czyli każdy będzie miał dużo macy. Wbuduję się najwyżej jak się da, żeby mnie teraz już położyło i żebym mogła obserwować. Okej, ja już dosyć dużo maców mam, tak jak mówiłem wcześniej. Dobrze by było jeszcze troszeczkę dozbierać i w sumie będziemy powoli myśleć, gdzie można by było przejść tutaj do tej strefy. Dobrze by było wejść do samego środka strefy, ale tutaj też musimy trochę pobejtować, Ewele, więc nie wiem, czy tam pójdę, ale no zobaczymy. Też dobre by były szczyty, doły, no wiecie, wiecie. Trochę trzeba pościemniać. On się tutaj cieszy, bo mi rozwalił mojego skybase'a. Myślał, że ja tam jestem, a ja specjalnie tutaj się podłożyłam, ale mamy pierwszą już osobę i zaczynamy tutaj obserwowanie. Tak jak wam powiedziałam na początku, mam nadzieję, że Rafał wybrał jakiegoś tutaj starego skina i była na pewno, wiecie, taka babeczka cała w takich, no taka świecąca jak ja dzisiaj, bo ja dzisiaj też się specjalnie ubrałam sylwestrowo, może tego aż tak nie widać, ale mam nadzieję, że spotkam tego skina tutaj gdzieś na mapie i jak spotkam, to będę na pewno go mocno brała pod uwagę. Ale jakiego skina? Powtórz jeszcze raz, bo ja nie słuchałem, a być może to jest mój skin na przykład. Taka disco babeczka, ona wiem, że w zestawie miała taką kulę i była cała tak jakby z takich blaszek. Tak jak jest kula świecąca, ma takie blaszki.
blaszki, to ten skin był cały taki właśnie wyłożony takimi blaszkami. No takimi rozumiem, rozumiem. Ogółem strefa już idzie. Ewela, mogę ci podpowiedzieć tyle, że ja w strefie nie jestem i dopiero do niej przechodzę. I to jest legit informacja. Dobra, w ogóle tu wydaje mi się, że to nie jest wcale taki trudny odcinek, bo jak wiecie, Rafał ma bardzo dużo skinów, także on na pewno będzie miał jakiegoś błyszczącego skina. A zobaczcie, tutaj widzowie nie mają wcale takich bardzo sylwestrowych. Sama ja szukałam u mnie w szafce jakiegoś takiego, wiecie, właśnie błyszczącego skina i nie miałam i musiałam wziąć jakiegoś innego. Także wydaje mi się, że Rafała skin się będzie mocno wyróżniał na tle innych. Ogółem musimy uważać na tą grawitację, bo ja nie wiem, czy ta grawitacja nas chroni przed upadkiem, czy nie. Także no niby tu podskakuje, ale no i tak trzeba uważać. Ta strefa zaczyna nas powoli wszystkich doganiać, bo tutaj nie idę sam. Kolejnym plusem dla mnie jest to, że w dzisiejszym odcinku Rafał nie rozłączył się i ja słyszę, co on mówił. Także tutaj może mieć jakieś małe wtopy i to będą właśnie podpowiedzi dla mnie. Tak, tak. I wydaje mi się, że to będzie lepszą opcją, jeśli Ewela mnie słyszy, bo rzeczywiście ma trochę większe szanse, żeby odgadnąć, kim jestem. A ja też później będę miał presję na tym, żeby wygrać tą gierkę. No nie, więc Ewela, tutaj jak ktoś będzie do mnie strzelał, to będzie ci po prostu łatwiej rozpoznać, który to ja. Ej, tak szczerze, to na razie nie ma żadnego takiego nawet skina, który mi się jakoś tak bardzo mocno z Sylwestrem kojarzy. Także wydaje mi się, że jeszcze tutaj nie widziałam nigdzie Rafała. A co do grawitacji, Rafał, to tutaj zadaję właśnie damage'a, jak spadniesz, tylko musisz się dużo, dużo wyżej wybudować. Dobra, dzięki za info, bo nie będę skakał po prostu z wysokości. Ej, czekajcie, czekajcie. Tutaj właśnie mi chyba o tego skina chodziło. Tu jest pierwszy skin o tą babeczkę, tylko bez tego jakby skafandra. Nie wiem, czy jest taki jakiś skin podobny. Nie, ona miała takie krótkie włosy, ale to jest pierwszy skin, który jest sylwestrowy, mocno sylwestrowy. Znaczy ogólnie wszystkie są, ale on jest taki, to był król parkietu, król imprezy. Ja przechodzę znowu do strefy, bo strefy znowu nie mam, także kolejna podpowiedź dla Eweli. I ogółem słuchajcie, za jakiś czas powinniśmy dostać bronię, więc musimy na to uważać. I ogółem, no będziemy musieli mocno uważać, tak jak powiedziałem, także oglądajcie do końca i ja oczywiście postaram się ten mecz dzisiaj wygrać, ponieważ mam kilka trików, więc no, zobaczycie sami. I tutaj kolejna babeczka, fajny ma plecak, tylko ten kill-off, chyba że to jest takie połączenie, że wiecie, Sylwester zaraz po świętach jest i tu tak jeszcze trochę jesteśmy w klimacie świątecznym, ale już nowy rok. W ogóle ile tutaj mamy cegły, także ktoś tutaj sobie pozbierał i ktoś tutaj wysyła wcześniej kill-offem tutaj, dawał znać, żeby ta druga osoba poszła od niego, także to może jest Rafał. Tego przekupić jeszcze tutaj tym cegłą. My już za chwilę powinniśmy dostać bronię, ja tutaj jeszcze zbieram sobie trochę maców i wydaje mi się, że dzisiejszy custom będzie mój. I co to jest? Co tu się wydarzyło? Gdzie tutaj ktoś jest? Na jakiejś łące? Co to jest? A, to jest krzak jakiś taki żółty. Mi się wydaje, że ta miejscówka będzie na tą chwilę fajna, żeby tutaj po prostu zostać. Strefa już powoli zaczyna przechodzić, także wszyscy też do tej strefy zaczynają również przechodzić. No trzymajcie kciuki, widzowie, za mnie. Czy ja, Rafał, w dzisiejszym odcinku mam jakieś podpowiedzi? Tak, tak, tak. Ja już mówiłem ci, że właśnie już wcześniej dostałaś podpowiedź, więc... O strefie. Co strefę będziesz dostawać podpowiedzi? O, tak się umówmy. Dobra, w ogóle ten skin też jest takim, w ogóle te skiny się tak sylwestrowo kojarzą, też się fajnie mieni, ale tego, o którym mówiłam na samym początku, jeszcze go nie znalazłam. Mam nadzieję, że on właśnie tutaj będzie. Oj, tu jest koń totalny, tutaj szaleniec jakiś, świecący, kolorowy, no to jest sylwestrowy gościu. Ty, Rafał, jesteś koniem i kampisz na drzewie? Czy jestem koniem i co robię? Kampisz na drzewie. No dokładnie, dokładnie tak. Jestem koniem i kampię na drzewie. Dobre, 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 dobre. Ja mam w ogóle pytanie do ciebie. Mam nadzieję, że mi odpowiesz na nie. Czy masz plecak? Tak, ubrałem, bo w ostatnim odcinku nie miałem plecaka, więc każdy musi mieć plecak. Taka była też zasada, więc mam plecak. Tutaj niektórzy się nie dostosowali do twojej zasady, a skin, który wam pokazywałam, w sumie te dwa skiny takie, na które bym obstawiała, jakbym miała teraz obstawiać, nie miały plecaków. Także dzięki, Rafał, za podpowiedź. No, to musiałem akurat, no bo to było w zasadach, więc no, przepraszam. Sam sobie kopię dołek. Ej, to ten koń w ogóle tutaj przed chwilą, ta babeczka nie miała włosów i nagle ma i to jest ta z lobby, co wam pokazywałam, co właśnie była łysa. Czekamy na strefę, strefa już powoli zaczyna dochodzić, więc za moment powinniśmy dostać bronię i zacznie się potężna walka. I kto wygra? Czy ja, czy Ewela? To jest dobre pytanie. Kto to wszystko wygra? Jest jakiś koń na Skybase'ie. W ogóle są dwie osoby na Skybase'ie i to wygląda jak ty. Dobra, dobra, mamy bronię. I teraz zaczyna się prawdziwa walka. Kto to wygra? Zobaczcie, jaki mam ekwipunek. To jest mega szalony ekwipunek, tylko co ciekawe, rakiety są ograniczone. O nie, Skybase, zanim wyrwę, wyrwę, używaj gościu, wyrwę. Czemu on nie używa wyrwy? Przecież on się... On nie wiedział, że go ten...
On myślał, że nie zadaje damage'a, a z dużej wysokości zadaje i miał kościu 3 wyrwy i nie użył i padł. Czaisz? A powiedz mi, gdzie był ten skybase? Bo ja bym sobie przeszedł po jakieś rzeczy nowe. Są dwa skybase'y i one są od góry strefy, od góry. Jak masz jezioro, to od lewej strony jeziora, od tej takiej górki tam. W ogóle co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No to jest potężny Sylwester, tak szczerze. To jest potężny Sylwester. Ja jak na to patrzę, ale wiecie co? Przynajmniej czuję się trochę bezpieczny, dlatego że nie ma żadnych pomp, nie ma żadnych emek, ale jak dostanę, to raza porządnie. Właśnie, bo tutaj jak ktoś ma rakietnicę, to ma tylko na przykład 6 strzałów. No i co on ma zrobić? Ej, ale ja zapomniałem, że co 5 minut dostajemy jeszcze ten, amunicję. Ej, ja właśnie jeszcze o tym zapomniałem, więc jest luz w takim razie. No chyba, że ktoś nie będzie oszczędzał i na samym początku wyda wszystko, ale w ogóle tutaj fajnie, fajnie, gadu, gadu, wybuchowy Sylwester, ale ja dalej nie wiem, który to możesz być ty. Totalnie nie wiem. A, ten koń spadł, ja myślałam, że to jesteś ty tym koniem. Nie, ja nie jestem koniem, ja chcę zobaczyć, gdzie ten skybase tutaj jest. Ewela, tyle ci mogę podpowiedzieć, że nie... Nie jestem koniem jakby, co? I ja sobie tutaj fajnie radzę na tą chwilę. Ty, ty sobie latasz? Lata tutaj ta babeczka, którą obstawiałam, ale ona nie ma plecaka. Rafał w takim razie na pewno poszedł na Skybase i skoro on chce iść na Skybase'a, to na pewno ma wyrwy. Albo plecak właśnie. A może to jest Rafał właśnie? A właśnie, bo jest jeszcze plecak odrzutowy, ja o tym zapomniałem. Czyli to nie jest Rafał. Dziękuję za kolejną podpowiedź, ale naprawdę w dzisiejszym odcinku to jest pierwszy odcinek, w którym jesteśmy już tak daleko, bo zobaczcie, jaka jest mała strefa, a ja dalej nie wiem, który to Rafał. Nawet nie mam żadnych przypuszczeń. Ogółem to zbyt dobrze wszystko nie wygląda, ale wydaje mi się, że mam jedną z lepszych broni do tego odcinka. Tylko tak jak mówię, musimy tutaj myśleć też o tym, żeby sami od tego nie zginąć. I mi już się powtarzają w ogóle osoby, także nie wiem, czy ja już byłam tutaj gdzieś. Może Rafał się gdzieś tam zapodział, bo czasami tak jest, że jakąś tam osobę dopiero na samym końcu mi pokazuje. I Rafał na pewno ma granatnik. Nie granatnik, tylko rakietę. Bo to jest, wydaje mi się, jeden z lepszych chyba tutaj. Jedna z lepszych broni. To jest jedna z lepszych broni, ale... Ej, no myślałem, że tam ktoś jest, a nikogo nie było. No nic, widzowie, nic. Ja na razie czuję się bezpieczny. Nie, ta broń tutaj, co ten koń ma, to też jest dobre, bo to możesz sobie nacelować. Dobra, to zmieniam jednak zdanie. Co może ma Rafał? Gorzej, bo ja nie mam zbyt wielu rakiet, a chciałbym mieć więcej trochę, tak szczerze. Przydałoby się, ale nie jest to dane. Dzięki, czyli ty masz jednak rakietnicę, ale tutaj goście już mają po 29 rakiet. Po ile mają? Po 29? Ja bym chciał mieć tyle. To jesteś ty? Nie. Aha, nie. Dobra, ale ja jestem... Widzowie, widzieliście, co ja zrobiłem w tej chwili? Ja nie mam pytań. Ty padłeś? Nie, ale są lagi straszne jakby, co? Więc ja na razie sobie tak może będę stał w miejscu. A ktoś tu właśnie tego, co... Nie byłam pewna, czy to ty padł, także ej... Rafał w dzisiejszym odcinku jest dla mnie mega łaskawy, bo daje mi mega podpowiedzi, ale ja wydaje mi się, że nie uda mi się tego odgadnąć. Tu mam jakąś babeczkę, która jest mega świecąca, tylko nie wiem, czy ona miała plecak wcześniej, bo teraz sobie dała odrzutowy. Ja nie wiem, czy ona ma plecak, czy nie. Nie wiem, Ewela, ale wiem, że jest 71 osób tutaj. Ktoś się buduje na Skybase'a. No jest dym. Jest dym, totalny dym. No, mi też się tutaj ścina. Tu lata, ktoś tu strzela, ale zobaczysz, co dopiero będzie w tej najmniejszej strefie i wcale nie ma tak dużo leczenia, a zazwyczaj każdy się tymi rybkami leczy na koniec. Ja nie wiem, co się dzieje, tak szczerze. Wszyscy jakby chcieli mnie atakować. Ariana jest na samym, na Skybase'ie, buduje się na połówce ze świnią na plecach i ma dwie wyrwy, ale idzie jakby jej się nie chciało, w sensie takim lakuje. Ej, ale tu się dzieje, to jest niesamowite. Ja się muszę troszeczkę podleczyć wszystkim tym, co mam, ale dzieją się rzeczy nie z tej ziemi. 70 osób, wow, 70 osób w jednym miejscu jest. Zaczynają być powoli przypałowe lagi. Ej, ja teraz tak zobaczyłam tego skina i on mi się tak jakoś, nie wiem, wydaje, że to mógł być Rafał, ale Rafał powiedział wow, a on stał w miejscu i nic nie robił, także już go od razu skreślamy. Wiem, że Rafał raczej nie jest na Skybase'ie, bo tam u niego podobno dużo się dzieje. No nie wiem, który to on może być. Ogółem to jest źle, jest bardzo źle. Ja można powiedzieć, że na razie jestem w bezpiecznym miejscu, ale muszę uważać na to wszystko, ponieważ zaraz może mi ktoś naskoczyć na głowę, więc muszę po prostu na to mocno uważać. Chyba odkryłam, no i to jest właśnie to, zobaczysz tego skina i wtedy wiesz, że to jest Rafał. Właśnie o to mi chodziło. 64 osoby jeszcze, także nie mam jeszcze kupę czasu, ale wydaje mi się, że to jest Rafał. Wiecie dlaczego? O tym. Ej, ale to jest dowalony Sylwester, no nie? Przecież tu się tyle dzieje. Tu się tyle dzieje, że ja nie wiem, co mam robić, tak szczerze. Po tym jeszcze. Nikt praktycznie tego nie zbiera, a Rafał to zbiera.
No i jeszcze Rafał wie, że to będzie wybuchowy Sylwester, więc oczywiście metal jest bardzo przydatny. Wszyscy tutaj jakoś ten spamują cię. Jezus Maria. Co Rafał, się tu dzieje? Rafał już nie ma werwy. Czy ja mogę już obstawić, Rafał? Jak teraz powiem i zgadnę, to spełniasz moje sylwestrowe marzenie, życzenie, dobra? Ale ja jeszcze mogę wygrać grę i wtedy się wszystko anuluje i dobra. Ja wygrywam. Tu niektórzy mają lotnie samolotów i to wygląda jak jakieś, no nie wiem, jakieś starcie tutaj tytanów. Ja wam powiem tyle, że ja nie wiem. Nie wiem, gdzie są moje... Matce i wszystko, co jest grane? 53 osoby, tak jak myślałam, nagle patrzę się w chwilkę, 20 osób padło. I za chwilę, jak strefa się zmniejszy, to będzie właśnie... Tutaj w ogóle jaka kocica sylwestrowa. Dobra, ja zaczynam strzelać, zdenerwowali mnie tutaj ci ludzie. Co tu się... tu jest jakiś kozak, patrzcie jak on skacze, tutaj, tam, siam. Ej, co się tu dzieje? To ja nie mam pytań do... Tu się nawet nie da skampić. Tu się nic nie da zrobić, ale najlepiej mają ci na Skybase. Co się tu dzieje? Ja cię kręcę. Ja idę szukać ludzi na Skybase. Nie wiem, czy ktoś jest. Ej, jest 48 osób i ktoś jest na Skybase. Ktoś lata bez parasolki tutaj. Co się dzieje na tym kastomie? Dobrze by było zabrać jakieś leczanko, no nie? Wiesz, ile ludzi lata w powietrzu? Widzę właśnie, ale co najlepsze jest 47 osób. Wszyscy latają w powietrzu. Dobrze by było zebrać jakieś leczenie tam z dołu. Ale boję się w ogóle stanąć na ziemi przynajmniej na chwilę. Czyli ty jesteś gdzieś u góry. Ej, no mi tutaj wydaje się, że jakby nie było żadnego Skybase'a, chyba że mnie nie wczytuje. No już chyba nie ma, już chyba nie ma. Bardzo dobrze mają te osoby, które mają werwy, bo one w razie W na samym końcu mogą... Co on ma jakąś strzałę wbitą w siebie ten skin? Co tu jest grane? Tu mu się chyba coś zbagowała ta rakietnica. Ej, ale z dymy, ale dymy. Nie mam się czego przyciągnąć. Dobra, jest, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Ej, ale że to się tyle tak ciągnie, to jest hit jakiś totalny. Ej, tu nawet jak kogoś porobisz i dużo leczenia z niego wypadnie, to nawet nie ma tego jak zbierać. O, no i zginąłem. Ewela, którym skinem, jak myślisz? Johnny Wick, taki z palerinką, taką kolorową. Dobra, widzowie, przegrałem znowu. Wybijajcie na ten odcinek, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. Patrzcie, tutaj jest sama końcówka. Mi się udało wygrać w dzisiejszym odcinku, także dziękuję za każde trzymanie kciuków. I wygrywa pan CL2005. Gratulacje.